Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina, 29. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Zapraszam, byśmy wsłuchali się w tekst Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 15 do 21. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Można by i przeczytać jeszcze zdanie końcowe, którego nie ma w lekcjonarzu, 22 werset. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Istotne. Kropka nad i. Krótko mówiąc, Jezusa chcą podchwycić w mowie. Ale chyba ważne jest, żebyśmy powiedzieli pewien kontekst. Faryzeusze odeszli i naradzali się. Skąd odeszli i dlaczego się naradzali? Jesteśmy w świątyni jerozolimskiej, gdzie Jezus, poczynając od niedzieli palmowej, trwa już więc wielki tydzień Jezusa, moglibyśmy powiedzieć. Wjechał na osiołku jako... I zaczyna nauczać. W pewnym sensie Jezus... zaczyna się zachowywać w świątyni jako syn króla, jako właściciel tego miejsca, jako pan, jako prawdziwy nauczyciel, który jako jedyny przynosi nam prawdziwą, autentyczną interpretację prawa Bożego. I tego autorytetu, który przyciąga tłumy ludzi, nie mogą znieść ci, którzy byli prawnymi czy legalnymi gospodarzami, a więc arcykapłani i uczeni w piśmie, i pojawiają się chyba także faryzeusze. Obok nich także Herodianie, a więc takie stronnictwo polityczne kręcące się wokół dworu Heroda Antypasa, marionetkowego władcy Galilei z nadania Rzymu, który jednak uważał się za króla, chociaż prawdziwym władcą całej Palestyny, nie tylko Galilei, był namiestnik cesarski Poncjusz Piłat. Oni zaczynają atakować Jezusa, ponieważ czują się jakoś zagrożeni politycznie, można by powiedzieć. Traktują go jako rywala politycznego, a Jezus odpowiada na ich zarzut, jakim prawem to czynisz, jakim prawem nauczasz, przytaczając im po kolei trzy piękne przypowieści, w których podaje, jakby stawia pytanie o ich autorytet i o to, na ile oni dorastają do tego autorytetu kapłanów i nauczycieli, jaki noszą przez osobistą wiarę, osobiste nastawienie do Boga, do prawa Bożego i do ludzi także. No, zwłaszcza ta ostatnia przypowieść o królu, i który wyprawia ucztę dla swego syna królewskiego, no, była bardzo, bardzo mocna. Oni słyszą na koniec właściwie, że król wysłał swoje wojska, żeby nędzników wytracić. A więc słyszą taką bolesną diagnozę obecnego stanu tych elit religijnych, a także politycznych, izraelskich. I bardzo poważne ostrzeżenie. Jeżeli się nie nawrócicie, teraz, kiedy przychodzi do was szczególny, wyjątkowy czas, przychodzi syn króla odebrać od was, zrobić z wami rachunki, że tak powiem, z waszego włodarstwa,
Jeżeli tego czasu nie rozpoznacie, nie odpowiecie na Boże wezwanie, możecie ściągnąć na siebie i na całe miasto święte po prostu kataklizm, zagładę. I w tym momencie szukają sposobu, jak podważyć ten autorytet Jezusa. A więc nie mają zamiaru się nawrócić. Nie. Wchodzą w spór, bardzo ostry. Więcej, jak rzeczywiście przeciwnicy polityczni szukają każdej okazji, żeby tylko zdyskredytować swego rywala. Zniszczyć go więc intelektualnie, poprzez jakiś tam, chcą go zagonić, mówiąc krótko, w kozi róg, zapędzić do narożnika jakimś wyjątkowo trudnym problemem teologiczno-prawnym. Chcą go zniszczyć moralnie, czyli skompromitować w oczach ludu i politycznie w oczach Rzymian. Dlatego przynoszą tę monetę podatkową, na której jest wybity wizerunek Cezara. Jest napis, a musimy jeszcze dodać, że Cezar Tyberiusz, który był postacią bardzo wątpliwej reputacji, człowiek tyran, człowiek gwałtowny, człowiek, który ulegał różnego rodzaju szaleństwom i perwersjom w swoim życiu, przedstawiony jest na tym denarze srebrnym w szatach arcykapłańskich jako boski Cezar Tyberiusz, syn boskiego Augusta. A więc uzurpuje sobie boskość. I boskość, i te szaty kapłańskie. Więc... Czego nie mogą znieść Żydzi? Dla nich konieczność płacenia podatku od głowy, od każdego poddanego, tak zwane pogłówne, tak, denara na głowę, roczny podatek chyba, był po prostu politycznie i religijnie bardzo upokarzający, ponieważ posługując się tą monetą nieczystą, pogańską, byli po prostu upokarzani w swojej żydowskiej dumie, oni, którzy uważali się słusznie za własność jedynego Boga żywego, Boga Izraela. No więc, czy wolno, czy godzi się płacić podatek? Był to gorący temat, na temat którego na pewno Żydzi dyskutowali. Czy się godzi? Teraz jeśli Jezus powiedziałby, że się nie godzi, wiadomo, że wpada natychmiast w ręce samego, no najpierw Heroda, ale potem... Herodianie bardzo chętnie zadenuncują go do Rzymian jako jednego z wielu buntowników, wichrzycieli, którzy występują przeciwko Rzymowi, za co czeka ich krzyż. A jeśli powie, że nie wolno, że wolno, że należy płacić, no wtedy... No, uderza w to, czym żyje cały Izrael, czyli, że ale trzeba się upokarzać. Żydzi marzyli o wyzwoleniu spod ciężkiego dla nich panowania. Jeśli on ma być Mesjaszem, to na pewno nie zostanie przyjęty w tym momencie Mesjasz przez lud. Przychodzi właśnie po to, żeby wyzwolić swój lud, żeby zaprowadzić na nowo Królestwo Dawidowe. Rozumieli to bardzo politycznie. Żeby Królestwo Dawidowe mogło powrócić, musi zostać przepędzone Królestwo Rzymskie, prawda? Ten król Bazyleus po grecku, którym jest po prostu rzymski imperator. Tymczasem Jezus wyraźnie jakby sprowadza tę... Po pierwsze, że przejrzał ich serca i zamysły, że doskonale wiedział, po co przyszli. Nie potrzebował do tego wcale swojej boskiej wszechwiedzy. Wystarczyła ludzka inteligencja, a Jezus był błyskotliwym nauczycielem, bardzo inteligentnym. Wiedział, że dyskusja, w którą chcą go wciągnąć, jest nieuczciwa. To znaczy, nie chodzi im o rozwiązanie problemu istotnego, prawno-teologicznego. Nie chodzi im o poznanie prawdy. Chodzi im o zniszczenie oponenta w dyspucie. Zniszczenie go w taki sam... To jest sam... coś, co też dzisiaj doświadczamy, że nie jeden raz nie ma sensu jakby wchodzić w dialog, bo
problemy, które są przedstawiane, nie są faktycznie problemami, tylko szukaniem haka na przeciwnika. Bo ten, który z nami, który nas chce wciągnąć w dyskusję, ma złe zamiary wobec nas. Nie chodzi mu o prawdę. Chodzi mu o pokonanie, czy wręcz zniszczenie dyskutanta. Jezus nazywa ich obłudnicy, czyli hipokryci, krótko mówiąc. Hipokryta po grecku to moglibyśmy przetłumaczyć to słowo jako kiepski aktor. Człowiek, który nakłada sobie maskę, pod tą maską ukrywa swoje prawdziwe intencje. Tutaj mamy doktorów prawa i teologii w dostojnych szatach, którzy przemawiają z pozycji swojego z wyżyn swojego autorytetu i dostojeństwa. Częstują Jezusa całą serią pochlebstw, żeby go trochę ugłaskać, by potem tym mocniej uderzyć. Nie ma względu na osobę. Nauczycielu, jesteś prawdomówny. Powiedz nam więc. Tymczasem ich zamiary są po prostu złe. Dlatego. Dlaczego mnie kusicie? Tu wystawiacie na próbę. Jezus się tutaj odnosi do całej tradycji wędrówki przez pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej, gdzie powielokroć Bóg był wystawiany na próbę przez ludzi, dokładnie, którzy stawiali Bogu żądania. Potrzebujemy wody, potrzebujemy chleba, potrzebujemy mięsa, boimy się wrogów. Musisz spełnić nasze życzenia natychmiast, nasze żądania, bo jeżeli nie, to będziesz miał bunt w szeregach. Wybierzmy sobie innego wodza, wracajmy do Egiptu. Czyli i tak dalej. Tutaj tak też widzimy nowego Mojżesza, który chce wprowadzić lud do ziemi obiecanej, do tej relacji z Ojcem, która będzie uwolniona od tych wszystkich przeszkód, które stoją na drodze człowieka. Tymczasem jest znowu wystawiany na próbę, że znowu ktoś nie chce przyjąć właściwie jego osoby. Ci przedstawiciele ludu wybranego, tak samo jak na pustyni, tak i teraz, nie mają zamiaru zbliżać się do prawdy, żeby ją poznać, bo musieliby też poddać jej swoje życie, zweryfikować swoje własne myślenie i postępowanie, krótko mówiąc, się nawrócić. Tymczasem oni nie mają zamiaru stawać się jakby uczniami Jezusa. Oni traktują go z góry. Dlatego jakby z góry też skazują się na przegraną w tym dialogu z Jezusem, który jest wcieloną prawdą. Wiemy to z Ewangelii Janowej. Wcieloną mądrością Bożą. Jest jedynym prawdziwym nauczycielem, jedynym, który zna Ojca. Wspaniale to wychodzi taki, w świetle Ewangelii Janowej. Dlaczego człowiek jest taki przewrotny? Oni go tymczasem odrzucają w sposób radykalny, brutalny. Dlaczego człowiek jest taki przewrotny? Dlaczego człowiek tak bardzo stawia siebie na jakiś piedestał, że nawet jeśli słyszy, że przepraszam, ale no nie jesteś Bogiem, ktoś inny jest Bogiem. Dlaczego człowiek tak nie chce zejść? Nie chce? Właściwie będzie jeszcze bardziej wyniesiony. Jest tutaj trochę pycha. Nikt z nas nie lubi być korygowany. Nikt nie lubi się dowiadywać, że robi coś źle, że ma fałszywe intencje, nie chce się przyznać nawet przed samym sobą, a więc trochę ta pycha, trochę poczucie jakiejś władzy. To są nasze interesy, ten nauczyciel z prowincji nam zagraża, więc musimy go usadzić, uciszyć, mówiąc kolokwialnie. Trochę też jest tutaj to nastawienie, które widać w przypowieści chociażby o dzierżawcach winnicy, gdzie oni poczuli się jakby właścicielami tego, brzydko mówiąc, interesu, którym jest świątynia, którym jest lud Boży. Bardzo, bardzo. I nie chcą ustąpić, też nie mają zamiaru się nawracać, krótko mówiąc. Jeśli pomyślimy o kapłanach, arcykapłanach, którzy właśnie nie wierzyli w życie wieczne, ani w zmartwychwstanie, tylko właściwie rzeczywiście służba w świątyni była dla nich wielkim interesem. Pomyślmy też o dzisiejszych elitach, różnego rodzaju elitach. Nikt nie lubi, rzadko można spotkać człowieka
prawdziwie pokornego, który sprawując jakąś poważną, dużą władzę, jest gotów przyznać się do swojej krachości, kruchości, błędu, pomyłki czy grzechu. Ponieważ w jego pojęciu ubliżałoby to, czy też wystawiało na szwank jego autorytet. Przynieśli mu tego denara. Dlatego właśnie nakładają tę maskę, prawda? Hipokrytów. Fajnie jest powiedziane. Dostojny, nieomylny, który traktuje wszystkich z góry, wszyscy mają go słuchać i tak dalej. Ale fajnie powiedziałeś, że to jest kiepski aktor. Że to można zobaczyć to, co jest gdzieś tam głęboko wewnątrz. I ten denar, czy jest ten obraz, napis, to już mówiliśmy, odpowiadają mu Cezara. Oddajcie Cezarowi to, co cesarskie. Bogu to, co należy do Boga. Najlepszym komentarzem, jaki znalazłem w Piśmie Świętym do tego zdania Pana Jezusa, jest to, co pisze święty Paweł do Rzymian w 13 rozdziale swojego listu. Też o relacji do władzy świeckiej. O władzy Cezara i władzy Boga. Zestawione obok siebie. Tak samo jak w tym zdaniu, które tutaj wypowiada Jezus. Pierwszych 7 wersetów 13 rozdziału mówi o konieczności szacunku dla władzy, która jest ustanowiona przez Boga, żeby pilnować początku i porządku publicznego i zapewniać bezpieczeństwo. I Paweł mówi bardzo krótko i konkretnie: oddajcie to samo słowo. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu cześć, cześć. To są nasze obowiązki obywatelskie, czy obowiązki poddanych, że tak powiem, jakiegoś państwa, które należy uszanować i przestrzegać tych zasad. Nawet jeżeli państwo wydaje się nam być wrogie wobec nas jako chrześcijan, czy jako pewnej grupy. Mieliśmy wiele razy doświadczenie państwa opresyjnego, państwa obcego, narzuconej siłą władzy w naszej również polskiej historii, a jednak w pewnych granicach musimy wobec tego państwa być lojalni, przede wszystkim płacić podatki, jakoś słuchać się, że tak powiem, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, żeby to państwo po prostu się nie rozleciało. To są nasze obowiązki, które Pan Jezus mówi: Cezarowi musicie oddać to, co mu się należy. Symbolem tego jest moneta podatkowa z jego imieniem i wizerunkiem. Jakkolwiek by ten wizerunek nam się nie podobał. To, co należy do Boga, a jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, i to jest coś, co trzeba Bogu oddać. Niezniszczone, nie już i tak jest zniszczone przez grzech pierworodny, ale odzyskane na nowo przez Chrystusa. Mamy na nowo ten odcisk Boga w Chrzcie Świętym. Nosimy w sobie wizerunek Boga i napis własność Boga, który nas nabył własną krwią. Jesteśmy własnością Boga i to stanowi o naszej godności niesłychanej, o której nie możemy zapominać. Dlatego Paweł mówi, przechodząc natychmiast w następnym 8 wersecie, do naszych obowiązków wobec Boga. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Czyli rozliczcie się z państwem co do podatków, nie bądźcie dłużni, ale pamiętajcie, że jesteście winni, dłużni miłość Bogu całym sercem, całą wolą, całym umysłem, ze wszystkich sił, bliźniego swego jak siebie samego. Wynika to z przykazania, z tego najwyższego prawa, które nakłada na was Bóg. A on ma prawo żądać czegoś takiego, ponieważ sam złożył w ofierze własnego syna jako ofiarę naszego odkupienia. Zapraszamy. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Zapraszamy was do osobistej medytacji, zwłaszcza odkrywajmy pewnie tę prawdę, że źle być hipokrytą i wobec człowieka, bo
zawsze gdzieś tam wyjdzie na wierzch, że oszukujemy, a na pewno wobec Boga, bo i tak widzi, co jest w naszych sercach. I możemy wziąć sobie na medytację jakąś piękną monetę, jeżeli ktoś ma jakąś srebrną czy inną, popatrzeć na wizerunek na przykład naszego polskiego orła i sobie przypomnieć, że w nas jest wyryty obraz i napis Boga żywego, który nas zobowiązuje, tak jak szlachectwo zobowiązuje do życia na poziomie według tej godności, którą otrzymaliśmy. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.